Witam serdecznie, słuchajcie, dzisiaj mam taką propozycję, ponieważ przegłosowaliście, żeby doprowadzić ją do pierwotnego stanu, więc spróbujemy ją doprowadzić w ten sposób, żeby odpalić koniec mocy, odpalić jeden przedwzmacniacz i zrobić pomiar. Doprowadzimy sobie do tego stanu, żeby po prostu ta końcówka mocy zadziałała, ta wermonka, żeby po prostu zrobić sobie pomiar. Zrobimy sobie pomiar i potem ją całkowicie, o ile to zadziała, rozbierzemy i mam taką propozycję. Zróbmy z niej chociaż stereo wzmacniacz. Mamy dwa identyczne preampy. Fakt, że pierwszy preamp idzie przez korektor, drugi preamp idzie bezpośrednio na końcówkę, za korektorem. Zróbmy ją chociaż stereofoniczną, czyli sklonujemy płytki wzmacniacza, ponieważ miejsce tutaj jest, ona jest, w oryginale jest mono. Czekajcie moment. Słuchajcie, zróbmy sobie po prostu klona drugiego identycznego. I teraz tak. Dwa tranzystory, tu ma jeszcze miejsce na dwa tranzystory, czyli wyjdzie prawy kanał, lewy kanał. Wszystko będzie identycznie wykonane, tylko że na innej płytce. Po prostu dwa kanały zmieszczę na jednej PCB i na nowych elementach. Ale to później. A dzisiaj po prostu, tutaj z tego co widzę, zawatowany bezpiecznik. Musimy posprawdzać mniej więcej tranzystory, sprawdzić zasilacz, czy te kondensatory jeszcze mają jakąkolwiek filtrację. Preampy były, z tego co widzę, troszeczkę robione. Tutaj jest urwany suwak, ale jest w środku. Tutaj jest syf, jak no, wiecie, to się walało, nie? Przez pewnie ładnych kilka latek. I tak sobie pomyślałem, że jeśli to ma 100 V na dwóch tranzystorach, jak sklonuję identyczny układ, zrobię na jednej takiej PCB podwójnie stereo, będę mógł użyć sobie dwóch przedwzmacniaczy, pierwszego i drugiego. Tutaj sobie wymienimy te suwaki, wyczyścimy, odnowimy, jakieś dwa z tego, z korektora wybierzemy. Korektor to później przerobimy na pokrętła i też zrobimy stereo identyczny, tylko że po prostu na innej płytce, żeby schemat się zgadzał. Schemat ma się zgadzać, płytki dorobię do... Po prostu będzie podwójna wermona, tylko zasilacz, troszeczkę mały. Ale dobra, doprowadzamy tą waszą decyzją, decyzją widzów, doprowadzamy to do stanu takiego, żeby było można zrobić pomiar. I robimy pomiar. A tak ogólnie to... Co my tu mamy? Mamy tutaj, ja mam tutaj serwisówkę ściągniętą, zaraz wam pokażę zresztą, o ile tutaj mam. I to jest tak, są dwa przedwzmacniacze. Ona była składana, słuchajcie, w kilku... Momencik, od początku. O, wermonka. Moment. Jest wermonka. Ona była w kilku wersjach składana, słuchajcie. No, żeby to miało taki stan jak tutaj na tych zdjęciach, to z miłą chęcią bym to odnawiał i próbował to, jeśli by było coś nie halo, nie? Właśnie, Regent 620 i Regent 1020. Zobaczcie, to jest praktycznie to samo. Co tutaj napisali? Przy 4 ohmach maksymalnie 200 W, przy 8 ohmach 100 W. O, tu mamy dane techniczne. Max 100 W przy 8 ohmach, 75 V A w szczycie, a przy 4 ohmach 1020, zobaczcie, 620 miała mniejsze, chociaż niczym się to nie różni. Niczym kompletnie, może faktycznie trafem. 2 razy 8 ohmów lub raz 4 ohmy. A tutaj widzicie, jaka jest różnica? 620 pracowała 1 raz 8 ohm lub 2 szesnastki, żeby mieć 8 ohm. Czyli różnił się transformatorem na 100%. No i poza tym tutaj jeszcze, i teraz tak, schematy. Co do schematów,
tu mamy bodajże 620, to jest preamp od 620, a tu mamy preamp od 1020. Niczym się to nie różni. To jest to samo. W preampie jest to samo. Różni się limiterem. Stary preamp 620 miał żarówkę. Słuchajcie, o, zobaczcie. Na limiterze tutaj będzie widać. Nie wiem, czy to widać, czy nie, bo to kurczę, nawet nie wiem, czy, jak to się nagrywa. Może widać. Miał żarówkę. Ten 1020 już miał w limiterze wstawioną diodę LED. Tutaj widać. O. Widać diodkę LED. To jest limiter, czyli ten ogranicznik pik, takiego pika. No, można sobie przełącznik wyłączyć i mamy full opcję, czyli ile wejdzie, tyle wyjdzie. Końcówka mocy jest identyczna. Różni się, o właśnie, zobaczcie, tu mamy dwa podwójne uzwojenia na trafie, a tu mamy trzy. W sumie to mamy dwa podwójne i dwa niezależne do zasilania preampów. Czyli różnił się trafem, dlatego rezystancja, impedancja kolumn, nie rezystancja, impedancja, znowu się pomyliłem. Co chwilę się mylę, także ten, który się nie zna, to postawi łapkę do góry, a ten, który coś kuma, no to jak ja później sobie sam oglądam swoje filmy, to jest kłopot. Ale to nikt się nie myli, tylko ten, który nic nie robi. Tu mamy rozmieszczenie podłączeń przewodów wewnątrz tej wyrmonki. Tu mamy ten korektor nasz. Czekajcie, tutaj chyba będzie widać. Moment. Czemu to aż tak poszło? Dobra. Rozmieszczenie wewnątrz. Tu mamy mostek Gretsa, zmienny plus minus. Musimy sprawdzić wyjścia z trafa, wyjścia zasilacza, posprawdzać i dopiero wtedy próbować wkładać nowe bezpieczniki, nie? No, dwa preampy i korektor. No i dobra, mamy tu mamy praktycznie wszystko. I my mamy wersję z jednym podwójnym trafem, czyli my mamy o tą wersję końcówki mocy, tą, którą tutaj teraz widzimy, czyli już z diodką LED, limiter już jest z diodką LED, tak, mamy tą wersję, słuchajcie, 55 V idzie na stabilizator przez jedną diodę, przez dwie, z dwóch uzwojeń. 43 V z trafa, no i dobra, tu jest git. 29 V idzie na plus 29, minus 29 idzie z drugiego uzwojenia na końcówkę mocy. Tu mamy stopień mocy, końcówka mocy 600 mV na wejściu końcówki mocy tylko. Nawet nie ma jednego volta, chociaż jak dobrze przywalisz, to i 1 volt jest tutaj, także te końcówki tak mają taką dużą, znaczy dużą rozbieżność. Na przester wchodzi, no to normalne, ale się tak kiedyś grało dyskoteki, słuchajcie, i to jest kanał mono. Dobra, spróbujmy sobie doprowadzić to wszystko do takiego stanu, żebyśmy się przekonali, czy naprawdę, że tak powiem, zrobić pomiar. No i dobra, to jedziemy.
więc tak, słuchajcie, końcówki mocy, tranzystory są, jeden jest upalony, drugi jest sprawny. Tranzystor od, jako czujnik temperatury od prądu spoczynkowego jest upalony. Jeden driver jest upalony. Prawdopodobnie jeszcze więcej tych tranzystorów będzie tutaj upalonych. No, ale się uparłem, znaczy się uparłem, nie tyle ja, co wy się uparliście, żeby ją odrestaurować. No będziemy próbować coś tu wymodzić z tego czegoś. Te dwa tranzystory, ten jeden tranzystor na 100%. No dobra, rozlutujmy sobie te tranzystorki i zobaczymy, co tu dalej wpadło. Wyciągniemy je. Jak już te są spalone, to nie będziemy się bawić. Prawdopodobnie wszystkie będą do wymiany. Znaczy, no nie wszystkie, nie? Ta strona. Czyli tu ma, tutaj za wiele ich nie ma. O, rezystor widzę jeden spalony. Przykopcony. Trzeba będzie sprawdzić to. Aha, to na wyjściu. No, ten stały poszedł na głośnik. Będziemy musieli go podnieść sobie i go przymierzyć. To się inaczej nie da, tylko podnieść. Dobra. No co, no wyciągamy pomału. Potem jeszcze zobaczymy tranzystorki. Tranzystorki od parki różnicowej. Mogą być też walnięte. No nie wiem. Odrestaurujemy końcówkę mocy. A co? Powiem jak typowy Amerykanin. Nie stać? A co? Dobra. Zobaczmy teraz. Zwarty. Nie zwarty. Ten w ogóle przejścia nie ma. Ten sprawny, dobra. Czyli ten jeden jest wysiekany. Co to jest? BD340. No, o, nóżka, aż nóżkę ukruszyło. Ale ten sprawdzę. Dobra, podnosimy dalej. Oho. O panie, zaklejony farbą. Co to jest? Piątka. Trzeba wszystko znaleźć. Dobra, słuchajcie, ja sobie tutaj będę reanimował po trochu, po końcówkę mocy.
ale w międzyczasie puścić. Może spotkamy się za chwilkę. Albo dobra, zreanimuję, słuchajcie, i w następnym odcinku pomiar. Zrobimy pomiar i końcówka zreanimowana będzie w następnym odcinku. A ja już dzisiaj z wami żegnam, słuchajcie. To by było na tyle z tego odcineczka krótkiego. Działamy dalej. Pozostawię was w niedosycie. Żebyście poczekali na kolejny odcinek, słuchajcie. Przede wszystkim dali łapki w górę. Bo to ta reanimacja tego staruszka to jest tylko spowodowana tym, że chciałem być uprzejmy dla widzów. No i sobie zagłosowaliście. Będziemy działać. Dzięki.